Prezes, bierz swoje rzeczy, swoje moje. Trzeba przekazać oficjalnie pachołki. Zostawcie 20 tysięcy łapek w górę. Zostanę sponsorem Piasta. Jakieś piłki, jakieś bramki, jakieś rzeczy do treningów. Zasponsoruję albo załatwię. Dziś jesteśmy na meczu Piast Błaszki kontra kto? Z kim się gracie? Hetmanem. Hetman Rusiec. Dzisiaj podobno ma być nowy bramkarz. To już wiecie po tytule odcinka, że Nadia ma rywala. O, jest prezes, idzie. Jak przyjdzie, powiedz mu, że sorry, nie? Że przepraszasz. Co ja mam powiedzieć, ty mówisz? No przecież to ty popsułeś. Co za mnie odpowiadasz? Mama za ciebie odpowiada. Chyba już od dzisiaj nie będzie za niego odpowiadać. Z wywiadówki. A co wywiadówkę dzisiaj macie? Nie będzie, nie nagrywamy w sobotę. Nie. O kurde. Nie mówię serio. Witam prezesa. Robimy oficjalne przekazanie tutaj zniszczeń, strat piastowskich. Prezesowi? Prezesowi. A ja co, też brał udział w tej akcji? Jeszcze nic nie zepsuła Nadia, na szczęście. Młody, no to co? Robimy oficjalne przekazanie? Prezesowi. Może zawartość sprawdzę. Nie, dobra, nie podaj kartę, nie uciekamy. Nie, no proszę. Czerwona flaga i białe. No chyba spoko, nie? Bo pasują kolorystycznie, bo tamte były żółte. Kurde, lepsze, nie? Tak myślą one takie wysokie. Jakie narzędzie? Kupiłeś do rugby jakieś? To są te chyba do rzucania, to są te oszczepy. Ustal z tym sponsorem twoim, czy na pewno wszystko, co będziesz rozwalał, to on będzie kupował. Żebyś się nie brał za auto tutaj, ten, zawodników. Te chorągiewki nie takie drogie, a wiecie ile kosztują te chorągiewki? 400. 400. Ile? Dobrze, prezes, że ty bramki żadnej nie złamał. Stary, bo taka bramka to wiele kosztuje. Także my idziemy tutaj na mecz, a wy pamiętajcie, że obozy Justka, sierpień, drugi turnus, cały czas zapisy trwają, cały czas są jeszcze miejsca, więc parajcie i zapisujcie się. Obozy Justka to jest coś niesamowitego, coś niebywałego, coś co zapamiętacie do końca życia. Warto przyjechać i warto z nami spędzić ten czas. Przyjechali, zaczynamy mecz za minutę, a za przeciwnicy dopiero przyjechali. Słuchajcie, zobaczcie jak się Piast Błaszki rozwija. Nowa tablica jest, już działa, ale to zaraz zobaczycie, to wyskoczycie z butów, nowe ławki rezerwowych. Zobaczcie to. To jest jakby luksusowo. Ja muszę zrobić tutaj test siedzenia. Ja pierdzielę. Normalnie jak na jakimś prostadionie, klasa, szczerze. Adaś, szczerze. Szacun. Teraz na ławce to można siedzieć. Jakby było wam mało nowych newsów, mamy nowego bramkarza. Nadia ma problemy Neymana. Nie jest w podstawowym składzie. Olga, jak oceniasz to, że Nadia nie jest w pierwszym składzie, teraz jest nowy bramkarz? Może być ciężko. Ale ty już widziałaś go, jak on tam wygląda skillowo? Dobry jest, gościu? Dobry. Jak on ma na imię, nowy bramkarz? Gabryś. 5000 łapek pod filmem i robimy pojedynek bramkarzy, kto jest lepszym bramkarzem w Piaście Błaszki. Nadia broni. Bartas. No i strzał. O, ale Nadia co się rzuca? Teraz Nadia ma... Nadia się wkurzyła. Prezes? Aj, prezes też. Łukaszenko. Łuki to strzela, nie? Siema. Dzień dobry. Przedstaw się nam tutaj. Gabryś. Gabryś, jak Arab prawie. Ty jesteś teraz nowym bramkarzem naszym. No. Wiesz, że musisz przejść chrzest. Co? Co jest grane? Co tu się dzieje? Nie wiem. Subskrybujcie kanał i lecimy z meczem. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie wygrana Austria. Jest Błaszki! Ja tu sobie rozkładam drabinę, słuchajcie. Pierwszy gwizdek, 3 sekundy dosłownie. Igor laga do przodu, sam. Tamka 1-0 i nie nagrałem wam. Już wygrywam 1-0 jak coś. Postaram się już nagrywać cały mecz do końca. Ale laga tam na Igora. Jest Bartas. Aj, blokują. Łuki. Nie ma. Aj. Dobry pomysł, Łuki. Oj, oj, no. Ja, Popson. To nie Popson, to Bartas. Dawaj. Koniec imprezy. Aj, prezes główkuje. No nie, nie. Nie ma. Dobrze, dobrze, dawaj Łuki. Ekstra. A ekstra. Dawaj Popek, dawaj, dawaj. No. Kurde, co tu się stało? Ręka karny. Dobre Popek. Brawo Igor, o to chodzi. Widzicie, poprosiłem Igora, żeby powtórzył tą swoją bramkę i praktycznie powtórzył. 2 do 0, lecimy. Ej prezes, no czemu tak robisz? Do środka, zasekuruj go.
No kurde. Matko Bosko. Oj, nakładka. No, dawaj fi. Ekstra. Daj. Maria, czemu wy gracie w środę? No nie wiem. Jakiś odrabiany mecz, czy co? Nie wiem. Nie ma. Gabryś jest lepszy od ciebie? Nie wiem. Aj, Łuki, walka do końca. Ale poszedł teraz. Spokojnie, brakać, tak! O, o, Gabryś, dobrze, dobrze. Oj, przyjął na pomidory. No, Gabryś, smutna jesteś chyba, co? Nie. Nadia wkurzona, ty. Dobrze, prezes, dobrze. Mogę sprawdzić z matematyki. Z czego? Wyrażenia algebraj. Kurde, to trudne. Jedynkę? Jedynkę z tego. No to nieźle. Dzisiaj najgorszy dzień Nadii. Dostaje jedynkę z matmy. Nie jest w pierwszym składzie. Zostawcie łapkę w górę dla Nadii, co? Ale co Bartosz zrobił, ty? Co on tutaj zrobił? Ja nie mogę. Bartosz, co zrobił tutaj Mufsa, takiego Ronaldinho, trochę skills, taki Neymar trochę. No i gol strzał. Pusta. Ale wybronili. Teraz jest boss. Przekątno przegraj, to nie będzie takiej straty. O nie, to jest przekąt. On tego jeszcze nie miał na geometrii chyba. Ajajaj, dobre. Ekstra. Uwaga. Dobrze, Olga, to refleks. Widzieliście ten refleks? Fi. Nope. Aj. Aj, dobre, Franco, ładne. Koniec pierwszej połowy. O kurde, jaka koszuleczka tutaj fajna, widzę, jest. Kurde. No, takie koszuleczki na moim sklepie możecie sprawdzić. Sklep Józka, jeśli jeszcze nie macie. Niedługo, co? No i nie ma problemu, jaki rozmiar chcesz? Duży. No i nie ma problemu. Ja nie mam 40, a ja moja mama koszulka. O kurde. No a to może zrobimy taki film. Ty kontra twoja mama na bramce. Co? Ale to by było dobre. Co? Mama nigdy się na takie nie. Spytaj się jej, co ona na to. 20 tysięcy opych w górę i Nadia kontra jej mama na bramce. Szybko idziemy na drugą połowę, bo tam jest pod słońce. Łuki. Ty musisz strzelić bramę, okej? Okay? Dobra, są tutaj chłopaki, cyk. A, bo teraz Nadia weszła, tak? Weszła. Zobaczymy, ocenimy sobie teraz Nadię, nie? Nadia też ma presję, bo nie może żadnej bramki puścić. Uuu, szata. Dawaj, Pipi, sam. Ale piła, ale spalony był, nie? Ale to co, sędzia nie widział. Oj! Łuki, pusta bramka, nie! Nie ma! Pusta, ja nie mogę, ale akcja. Kurde, mogło być już 3-0. Teraz co dał? Ja nie mogę, co jest? Kto to trafił? Fifi, co bramkę strzelił jakoś, trochę chyba nam się odbiło od samobuja, prezes wrzucił. Bo trochę ta bramka była rzeczywiście jak z Fify. Ale dał. Dawaj, Igor, dawaj. Ej, no faul, panie sędzio. No. Gra. Brawo! O, to chodzi, a się wkurzył Igor, nie? Igor, hat-trick, wynik 4-0. Ajajajajaj. Bartosz teraz co strzelił okno po paluszkach bramkarza. Chłopaki idą tutaj na zmianę. Wchodzi Antek, wchodzi Wiktor. Dawaj Antek, musisz teraz. Kurde, Antek zmienia Kubę tutaj na tej obronie. To już teraz nie będzie, nawet mucha się nie prześlizgnie. Patrz, Wiktor wchodzi i bramka.
Aj. Uwaga, bo przypierdzicie! Aj. 5 na 5 trzeba było zrobić. Ja! Łuki, 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 ależ okno! Ja pierdziele! Robi wrażenie ten zawodnik. Jak go zobaczyłem, to się zachwyciłem! Łuki, co okno dało, a widzicie jak ja padakę zrobiłem z tym przybliżeniem. Nienawidzę tej kamery, na tym obiektywie nagrywaj, bo łuki okno, sorry, no. Taką bramę stryłeś, nie nagrałem ci ładnie tego. Kaszek, co tam odpalił, ty, motorek. Oho, oho, oho. Nie ma! Dobrze ustawiony bramkarz. Budzi szacunek! Bartas, Bartas. Strzał, brzydka. Aj, ale ten bramkarz ma ciężki mecz. Antonejro? Nie, no Antka się tak nie da przejść, ty. Patrz co robi, patrz, bawi się z nim. Dawaj Bartek, dawaj! Masz to! Masz to! Aj, chciał lobijka. Chciał tutaj lob, ale jeszcze, jest Łuki. Jezu! Ja już myślałem, że takie okno leci, że to głowa mała, ty. Ups, prawie by było. Przeszło, ty. Ja nie mogę. Co to by była za brama? Dobrze, Nadia. Broń, broń. Patrz, mają takie ławki, zarąbiste siedzą na piłkach. Za wygodne są chyba te fotele. Uhu! O! Ups! Spalony, okej. I tak Nadia broni, patrz, nawet jak spalony, i tak Nadia broni. Ale porobił, ty. Aj, zrobiło to wrażenie te z wody. Prez rzuca, uwaga. Ale dał. Koniec. Jolga, jak oceniasz debiut naszego nowego bramkarza? Lepszy od Nadii czy gorszy? Na tym samym poziomie. Na tym samym poziomie, dlatego zostawiajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapeczek w górę, to zrobimy test, który bramkarz jest lepszy. Co ty chcesz powiedzieć widzom? Co? Co? Bodzio chciał wam powiedzieć, że u Czajnika na kanale jest nowy film, gdzie robiliśmy chowanego autami. Ja się chowałem Mustangiem, inni się chowali koparkami, a Ostry jeścieniasem. Zobaczcie, co się tam stało, bo było mega mocno. Jeszcze pojechaliśmy do szpitala, bo